Drugi etap Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych obejmuje lata 2012-2015. W tym roku z programu kwotą prawie 11 milionów złotych dofinansowano 30% kosztów realizacji 19 projektów przebudowy, remontu lub rozbudowy 8 dróg gminnych i 11 dróg powiatowych. Z programu korzystają zarówno gminy, jak i powiaty. Polega na przebudowywaniu, rozbudowywaniu lub remoncie albo budowie dróg lokalnych. Nasze województwo w ciągu 3 najbliższych lat otrzyma 55 milionów złotych na ten program. Z projektu może skorzystać każda gmina. Trzeba jednak liczyć się z tym, że jest ograniczona liczba pieniędzy, więc i miejsc nie starczy dla każdego. Dlatego też niektóre projekty premiowane są podwójnie. Samorządy, które składają do nas wnioski o dofinansowanie, muszą zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, bardziej premiowane są projekty, które są robione wspólnie, czyli kiedy kilka samorządów bierze udział w jednym projekcie, oraz te, które kładą nacisk na bezpieczeństwo nie tylko samochodów, ale i pieszych i rowerzystów. Nabór rozpoczął się 1 września i potrwa do końca miesiąca, więc zainteresowani powinni się pospieszyć. Projekt realizowany jest od 3 lat i jak widać cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ wyremontowanych dróg w województwie przybywa. W ciągu 3 lat działania programu przebudowano 375 km dróg lokalnych za kwotę dofinansowania z budżetu państwa 178 milionów złotych. Miejmy nadzieję, że pieniądze pochodzące z projektu zostaną wykorzystane tak, jak powinny i drogi w województwie będą długo służyć wszystkim kierowcom.